Środa, 19 lipca, Anna Tabaka, witam, zapraszam na Silesia Flash. Sejm uchwalił w ostatnich dniach ustawę o rewitalizacji Odry. Dzięki nowym przepisom będzie można sprawniej prowadzić konieczne inwestycje. Wprowadzone zostaną też kary, nawet do 1 000 000 zł, za zaniedbania, które zagrożą bezpieczeństwu środowiska. Sytuacja, jaka wydarzyła się na Odrze w lipcu ubiegłego roku, ma się już nie powtórzyć. Inwestycje związane z rewitalizacją mają się także rozpocząć w województwie śląskim. Paweł Jędrusik. W regionie mają zostać przeprowadzone 2 inwestycje związane z rewitalizacją Odry. Pierwsza z nich dotyczy kanału Gliwickiego i zakłada m.in. odbudowę ubezpieczeń brzegowych kanału, bo ten powstał jeszcze przed II wojną światową. Jest to o tyle istotne, że kanał został wykonany zarówno w wykopie, jak i w nasypie, więc te ubezpieczenia brzegowe ząb czasu bardzo mocno je nadszarpnął. Widać w wielu miejscach jamy bobrowe, widać w wielu miejscach, że te skarpy są po prostu porozmywane, więc wszystkie te nasypy muszą zostać po pierwsze najpierw dobrze przebadane, zinwentaryzowane. W następnej kolejności już sam proces realizacyjny, czyli musi to być wszystko wzmocnione. Z kolei druga inwestycja to remont zbiornika Dzierżno-Duże. Czyli też ubezpieczenia skarpowe, ubezpieczenia i remont całej zapory czołowej, zbiornik budowli przelewowej, także tutaj to jest ponad 350 milionów złotych. Teraz nad specustawą pochyli się Senat. Wojewoda Śląski liczy jednak na to, że prace rozpoczną się najszybciej, jak to tylko możliwe. Co do założenia, ustawa zakłada 2024-2030. Zakładamy, że pierwsze środki w ramach tej specustawy i na te inwestycje znajdą się już od roku przyszłego. Czyli jeżeli Senat i Sejm następnie, a pan prezydent przychylnie podejdzie do ustawy i tą ustawę podpisze, to już od przyszłego roku rozpoczną się prace na pewno projektowe. Łączny koszt obu inwestycji ma wynieść około 460 milionów złotych. Problem parkingu w metropolii ma być rozwiązany globalnie. A że jest to problem, wie każdy, kto ma auto. Metropolia ogłosiła przetarg na badania parkingowe, które obejmą 275 km dróg. Celem jest diagnoza parkowania w miastach GZM-u. Po przeprowadzeniu badań inżynieryjnych i społecznych kolejnym krokiem będzie wypracowanie rekomendacji, aby uporządkować system. A że jest co porządkować, widać nie tylko w Katowicach. Łukasz Kądziołka. Z jednej strony likwidacja, a z drugiej pojawiają się kolejne miejsca parkingowe. Parkingowej rewolucji w Katowicach towarzyszy duże zamieszanie. Jeszcze niedawno kierowcy, którzy parkowali pod tym wiaduktem, mieli blokady na kołach. Teraz postój jest tu legalny. W tym przypadku, wykorzystując przepisy, które pozwalają nam wskazać nowe miejsca postojowe, pod wiaduktem przy ulicy Francuskiej wprowadziliśmy nową organizację ruchu, która uwzględnia miejsca postojowe wyznaczone. Kierowcy, którzy zapłacili niedawno mandat za parkowanie pod wiaduktem, mogą tylko sobie ponarzekać. Od teraz te miejsca są legalne i płatne. Z kolei tutaj w zeszłym tygodniu zaparkować mogło tylko kilka samochodów. Dziś jest to kilkanaście. Takich poprawek będzie więcej. Jesteśmy na placu budowy. To, że jesteśmy w Śródmieściu, to obliguje nas do zapewnienia płynności ruchu, do nie wpływania na dyskomfort mieszkańców, bo to jest najważniejsze. Dlatego mogą zdarzać się pomyłki. Katowice tak naprawdę zmian parkingowych przeprowadzać nie chcą, o czym mówił tydzień temu wiceprezydent. Jednak skoro urzędnicy chcą rozszerzyć strefę płatnego parkowania, to konieczne jest uporządkowanie miejsc postojowych, odsunięcie ich od skrzyżowań i przejść dla pieszych, bo wiele z nich jest nielegalnych. By te słupki, które niestety zmuszeni jesteśmy w tej chwili montować, jak najszybciej zniknęły. Miasto wprowadza zmiany, a później ponownie je zmienia. Mieszkańcy mogą się w tym wszystkim pogubić. Katowice są jednak najbardziej zaawansowane we wprowadzaniu parkingowej rewolucji. Żeby w przyszłości uniknąć podobnych problemów w innych miastach, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia zamierza zrobić badania. Oprócz tych badań inżynierskich, napełnienia i rotacji pojazdów, które będą prowadzone za pomocą samochodu skanującego tablicę i sprawdzającego wszystkiego za pomocą sztucznej inteligencji, włączenie głosu mieszkańców od samego początku jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, jakie są ich obawy związane z parkowaniem w miastach i jak to uregulować. Badania mają objąć 275 km dróg w 8 miastach: Chorzowie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tarnowskich Górach i Zabrzu. Zaczną się w październiku. Wnioski i rekomendacje dla tych gmin metropolia ma przedstawić pod koniec przyszłego roku.
Jutro rozpoczynają się prace remontowe na autostradzie A1. Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk chciałby jednak, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadziła je w późniejszym terminie. Powód? Obawy o drogowy paraliż miasta. Paweł Jędrusik. Prace przeprowadzone będą w ramach gwarancji i obejmą około 300-metrowy odcinek autostrady w Konopiskach. Z ruchu będzie wyłączone około 500 metrów drogi. Takich prac obawiają się w Częstochowie, bo tam prowadzone są obecnie duże inwestycje drogowe. Jakakolwiek w tej chwili próba ucieczki z korkującej się obwodnicy autostradowej będzie skutkować paraliżem komunikacyjnym w Częstochowie. My w tej chwili mamy już sytuację trudną z uwagi na przebudowę, generalną przebudowę dawnej jedynki, czyli Alei Wojska Polskiego, obecnie DK91. Prezydent Częstochowy zwrócił się do GDDKiA z prośbą o przesunięcie terminu prac, ale to raczej się nie stanie. GDDKiA argumentuje, że tak naprawdę każdy termin rozpoczęcia remontu będzie niedogodny dla kierowców. Na czas remontu organizacja ruchu będzie wyglądała tak, że przekładamy ruch z jezdni na Częstochowę, na jezdnię na Katowic, w kierunku Katowic. Tam udostępniamy dwa pasy kierującym się na Katowice, jeden na Częstochowę. No niestety nie zmieściły się tutaj taka organizacja, żeby były po dwa pasy w każdym z kierunków ruchu. Remont DK91 ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Z kolei prace naprawcze na autostradzie A1 potrwają do października. Nie żyje Rafał Górecki, młodszemu pokoleniu znany jako Rawgor. Miał 35 lat. O jego śmierci poinformowała rodzina. Twórca internetowy pochodzący ze Śląska popularność zyskał dzięki filmom, które na YouTubie biły rekordy. Rawgor od lat zmagał się z chorobą. Fatima Orlińska. Cześć, tu Rawgor. Dzisiaj będziemy gratulować ludziom sukcesów na mieście. Słynął z tego, że bawił innych. Uśmiechnięty, zabawny, w błyskotliwy sposób żartował z przechodniów. Efekty publikował w sieci. Kilka lat temu w Katowicach Rawgora znali wszyscy, a każdy jego film bił kolejne rekordy oglądalności. Był swego rodzaju pionierem, który wyznaczył ścieżkę kolejnym pokoleniom youtuberów. Zmarł w wieku 35 lat, a komunikat w mediach społecznościowych wydał jego brat. Z wielką przykrością informuję, że mój brat Rafał zmarł dzisiaj po południu. Jak pewnie większość z Was wie, przez ponad połowę swojego życia dzielnie i otwarcie walczył. Niestety, pomimo opieki rodziny, wielu prób leczenia oraz terapii przegrał z chorobą. Datę i miejsce pogrzebu przekażemy wkrótce. Napisał brat Rawgora. Rawgor od kilkunastu lat zmagał się z depresją i chorobą dwubiegunową, o czym wielokrotnie mówił w publikowanych przez siebie filmach. W sieci można przeczytać, że dla wielu młodych ludzi był symbolem walki o powrót do zdrowia. Choroba afektywna dwubiegunowa charakteryzuje się u mnie maniami, które trwają, nie wiem, po kilka dni i depresjami, które trwają po kilka miesięcy. Dostałem oczywiście leki, chodzę do psychiatry regularnie. No i możliwe, że mam w ogóle lekooporność, bo te leki w ogóle na mnie nie działają. Jest co prawda jeden medykament, który tą chorobę u mnie niweluje, ale jest on strasznie drogi. Jak mówią terapeuci, leczenie nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Depresja ma do siebie to, że jest chorobą przewlekłą i nieprzewidywalną. Wciąż w wielu przypadkach depresja jest maskowana uśmiechem, a przyczyn jej można dopatrywać w każdym aspekcie życia chorego. W tym konkretnym przypadku trudno znacznie powiedzieć, tak? Ale jeżeli to była osoba, która pracowała, prawda, gdzieś w tej branży, bym powiedział, medialnej, to rzeczywiście bardzo mocno jakiś taki nacisk i presja i chęć tego, żeby gdzieś tam, nie wiem, pokazać się, żeby być dobrym, żeby też pokazać innym, że jest w tak zwanej formie, prawda? To powoduje takie swego rodzaju takie duże ciśnienie, że ta sfera emocjonalna jednak, można by powiedzieć, cierpi. Rafał Górecki, później Rawgor, przez pewien czas współpracował z telewizją TVS. I choć od tego czasu upłynęło wiele lat, do dziś jest wspominany z uśmiechem. Był człowiekiem nieszablonowym, był człowiekiem nietuzinkowym, był człowiekiem, któremu się w głowie kłębiło tyle pomysłów, że czasem tutaj po stacji chodził w gumowej głowie konia. Niektórzy się z tego śmiali, niektórzy się na to dziwnie patrzyli, ale to już wtedy widać było początki tego, czym on się później będzie zajmował. To, że z Rafała stał się Rawgorem, wcale mnie nie zdziwiło. Nakręciliśmy razem, tak chyba mogę powiedzieć, bo robiliśmy to większą grupą, polską wersję Gangnam Style. Świetnie się przy tym bawiliśmy, ale on wtedy pokazał swoje pierwsze YouTube'owe początki. Rawgor zmarł w wieku 35 lat, a jego śmierć poruszyła wiele osób. Data pogrzebu nie jest jeszcze znana.
planach miała to Warszawa, miał też Kraków. Zrobił to Sosnowiec. To pierwsze miasto w Polsce, które wprowadziło funkcję nocnego burmistrza. Ten zamiast siedzieć przy biurku, ruszy na ulicę. Głównym jego zadaniem jest promocja rozrywkowej części Sosnowca. Czy nocny burmistrz zrobi z ulicy Małachowskiego drugą Mariacką, sprawdzała Fatima Orlińska. Życie nocne w Sosnowcu przy słynnej ulicy Małachowskiego lata świetności ma za sobą. Do dziś funkcjonuje tam kilka lokali gastronomicznych, a tamtejsi mieszkańcy i bywalcy uważają, że wiele w tym miejscu można poprawić. Z tego co znam, to tutaj lepiej nie przychodzić. Jest bardzo niebezpiecznie, szczególnie w centrum. No cóż więcej powiedzieć. No, znaczy pomijając fakt, że niewiele się tu dzieje, no to jeszcze wokół Modrzejowskiej te wszystkie kamienice. Ja bym tutaj w nocy nie przychodził. Przeszkadzają mi tylko ilości niezrealizowanych tam projektów, dzięki czemu mogłoby być lepiej, nie? No to tylko na razie tyle. Lepiej to znaczy, że życie nocne mogłoby odżyć? Tak, jak najbardziej, no bo na razie to Katowicą to możemy, prawda, buty czyścić. Młodzież, mężczyźnica trochę wypiją, no to... Hałasują, rozrabiają, sikają po bramach. O poprawę bezpieczeństwa, komfort mieszkańców i ożywienie na nowo Małachowskiego ma teraz dbać nocny burmistrz. Stanowisko to piastuje sosnowiecki urzędnik i jak sam mówi, przygotowuje w ten sposób miasto do nocy. Jednocześnie podkreśla, że jego głównym zadaniem jest pogodzenie interesów restauratorów i mieszkańców. Chcemy skupić się na centrum miasta. Ulica Małachowskiego ma być takim symbolem, takim produktem, który promujemy, ale liczymy na to i jesteśmy przekonani, że to, co się będzie działo w okolicach ulicy Małachowskiego, będzie też wpływać pozytywnie na wszystkie lokale, które są w centrum miasta. Przede mną dopiero te najważniejsze działania, czyli rozmowy ze Strażą Miejską, ze służbami miejskimi, z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego, żebyśmy sobie mogli skoordynować te wszystkie działania, żeby noc w Sosnowcu była bezpieczna. Teraz priorytetem dla miasta jest zakończenie trwającego już ponad 2 lata remontu przy Małachowskiego, który otworzy możliwości działań nocnego burmistrza. Prace mają potrwać do końca sierpnia. Wstępnie Małachowskiego ma zostać oddana do użytku w połowie września. Taka była środa. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.